Pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące spalarni odpadów komunalnych odbyło się w Suwalskim Ośrodku Kultury. Zdaniem prezydenta miasta Czesława Rękiewicza oraz uczestniczących w spotkaniu ekspertów, planowana inwestycja powinna istotnie pomóc w rozwiązaniu szeroko pojętych problemów środowiskowego, ekonomicznego i społecznego. Rosną ceny za odbiór zagospodarowania odpadów komunalnych. To doskonale wiemy. Rzadko podejmujemy decyzje dotyczące wzrostu opłat. Taka decyzja była podejmowana nie tak dawno, bo w ubiegłym roku, ale przed nami kolejna decyzja, niepopularna decyzja, którą przedstawimy pod obrady Rady Miejskiej, dotycząca właśnie wzrostu przychodów do zamknięcia tego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. Również przed mieszkańcami stoją różne wyzwania, ale również te finansowe dotyczą wzrostu opłat za ogrzewanie, za ciepłą wodę wytwarzaną właśnie przez spółkę naszą ciepłowniczą, a to wynika z faktu, że wytwarzanie tej energii pochłania coraz większe nakłady, coraz większe koszty, a to związane jest również ze środowiskiem, z emisją przede wszystkim dwutlenku węgla do atmosfery i opłatami, które są z tego tytułu ponoszone. Te problemy są przed nami, te problemy występują w wielu miastach na terenie naszego kraju i tak jak mówiłem, jest w tej chwili dobry klimat, przyzwolenie do podejmowania inwestycji lokalnie, żeby rozwiązywać ten problem zagospodarowania odpadów, zagospodarowania termicznego tej frakcji energetycznej odpadów komunalnych i my to w Suwałkach chcemy zrobić. Chcemy wybudować instalację, która posłuży do termicznego zagospodarowania odpadów komunalnych. Budowa spalarni ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Jak zauważył Zbigniew Walędzewicz, prezes suwalskiego PGO, istotnie rośnie ilość wytwarzanych odpadów. Porównując rok 2014 i 2020, tonaż wzrósł o blisko 25%. Tylko w ciągu ostatnich 4 lat wydatki samorządów na zagospodarowywanie odpadów wzrosły o około 100%. W Suwałkach od 2017 roku wzrost jest niższy, ale równie niepokojący. Sięga niemal 68%. W 2020 roku na zagospodarowanie naszych śmieci miasto zapłaciło prawie 11,5 miliona złotych. Dlaczego? Wszyscy Państwo słyszeli, może nie wszyscy, o tak zwanym pre-RDF-ie. Parę słów na temat, co to jest pre-RDF, jak on powstaje. W Polsce funkcjonuje jakieś 170 instalacji, gdzie są przetwarzane odpady komunalne. Nazywają się one tak w skrócie MBP, czyli są to instalacje do mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów komunalnych. I całe te wszystkie odpady komunalne, które trafiają również w Suwałkach do naszej instalacji, są dzielone głównie na trzy strumienie. Jeden strumień jest to tak frakcja balastowa, która trafia bezpośrednio do tej kwatery. Niektórzy mówią, pan prezydent mówi jak? Składowisko. Składowisko. Natomiast pozostałe odpady trafiają na instalacje. I głównym takim sercem tej instalacji jest sito, gdzie wstępnie te odpady są sortowane. Jak jest sito, to wiadomo, że część jest na wierzchu, część jest pod spodem i ta warstwa podsitowa, są to z reguły odpady organiczne, które ulegają po odsegregowaniu ich dalszej biodegradacji. Akurat w Suwałkach mamy taką instalację bioreaktorów, gdzie w procesie biodegradacji, która trwa w granicach w zależności od warunków do 21 dni, następuje ten proces, one ulegają biodegradacji i po tym procesie część tych odpadów trafia do kwatery, natomiast zdecydowanie większą część w granicach około 60% trafia na składowisko, gdzie składujemy kompost. Ten kompost jest w Suwałkach w tym momencie
zużywany do rekultywacji starej kwatery, czyli w tym przypadku jest on przydatny. Natomiast problem prawdziwy jest warstwą nadsitową. Ta warstwa nadsitowa składa się głównie z papieru, z tworzywa sztucznego, z tektury, szkła, metale oraz te produkty, które są większe jak 80 mm, bo tyle wynosi akurat oczko tego sita. Z tej frakcji nadsitowej w dalszym etapie na różnych urządzeniach wybierane są potencjalne surowce. Są te surowce doczyszczane i są odsprzedawane. Natomiast to, co pozostaje, można powiedzieć, że jest bezwartościowe, ale tak nie do końca. Bo chociaż nie może być ta pozostałość traktowana jako potencjalny surowiec, ale ma pewną wartość, a mianowicie jaką wartość? Wartość energetyczną. W Europie poszczególne kraje różnie radzą sobie z poszczególnymi frakcjami odpadów. Kolor czerwony to są odpady, które trafiają na wysypisko. Kolor żółty to są odpady przetwarzane energię, to jest tak zwany ten pre-RDF. I kolor zielony są to odpady, które trafiają do recyklingu plus kompostowanie. Jak popatrzymy na ten wykres, to od razu rzuca nam się w oczy, że w krajach starej Unii na wysypisko odpadów trafia do 2%. Natomiast w krajach, które w niedalekiej przyszłości weszły do Unii, procent ten jest dużo większy. Natomiast są kraje i tutaj Polska jest tak gdzieś w środku, gdzie faktycznie tych odpadów na wysypisko trafia gdzieś w granicach 75%. Generalnie w Polsce, tak jak Państwo widzicie, na wysypisko trafia 42%, odpady, które są przetwarzane energię, to jest 24%, pozostałe odpady stanowią 34%. Jak to się dzieje w Suwałkach? W Suwałkach się dzieje troszkę lepiej jak w Polsce, a mianowicie do recyklingu trafia 40%, 25% jest przetwarzane na odpady energetyczne i 35% trafia na wysypisko. Najistotniejszym problemem suwalskiej gospodarki odpadowej jest frakcja pre-RDF, którą po wyselekcjonowaniu transportujemy do spalarni odpadów i płacimy za to ciężkie pieniądze. W 2020 roku wydano na to 7 600 000 zł. W chwili wejścia w życie nowych przepisów zakazujących składowania odpadów o wysokiej wartości energetycznej w Białymstoku otwarto nowoczesną spalarnię, która mogła unieszkodliwić znacznie więcej odpadów niż wytwarzała stolica województwa. Dlatego chętnie przyjmowano tu do spalenia suwalskie śmieci. Ta miłość trwała, proszę Państwa, przez 3 lata. Ceny były bardzo fajne, bo zaczęliśmy w roku 2016 dostarczać odpady za 120 zł za tonę, rok później 140, w 2018 roku 128. No i tak fajnie było do roku 2019, kiedy na koniec marca dostałem wypowiedzenie umowy na dostarczanie odpadów kalorycznych Białegostoku. A co się stało? Stało się coś takiego, że jak weszło to rozporządzenie 1 stycznia 2016 roku, to można było składować odpady na swoim terenie, czyli na terenie zakładu przez 3 lata. W międzyczasie, w roku 2019, jak Państwo pamiętacie, wybuchły w Polsce pożary składowisk. No bo 3 lata już się kończyły. Każdy uciekał. O tyle mogę powiedzieć, że więcej było tych pożarów w firmach prywatnych niż w instalacjach prowadzonych przez samorządy. Na terenie województwa podlaskiego wybuchły 2 pożary w Łomży i w Grewie. No my w Suwałkach mamy tutaj dobre układy z górą, w związku z tym było spokojnie. Ale cóż się stało? Stało się coś takiego, że spalarnie wypowiedziały umowy, bo było tak duża była tutaj podaż warstwy tej kalorycznej, gdzie ceny dosłownie rosły z tygodnia na tydzień.
Była taka pod koniec bodajże już lata sytuacja, że ceny dochodziły do 1000 zł za jedną tonę odpadów. Na takie wydatki bez nagłej i bardzo wysokiej podwyżki opłat nie było nas stać. Zapadła decyzja o rocznym składowaniu pre-RDF-u. Sytuacja zmieniła się w 2020 roku. Na skutek pandemii zamknięto granice i nie było możliwości dostarczania frakcji energetycznej odpadów spoza terytorium RP. Znalazło się miejsce dla naszych odpadów, ale cena ich unieszkodliwienia wynosiła ponad 600 zł za tonę. Z Suwałk wyjechało do spalarni 12 tysięcy ton wysokoenergetycznych śmieci. Aktualnie średnia cena spalenia tony odpadów to wydatek rzędu 585 zł. O ile w gospodarstwie domowym, samodzielnie dbającym o energię cieplną, musimy wydać pieniądze na zakup opału, to w przypadku śmieci dostarczamy do spalarni paliwo i jeszcze za to płacimy. Z wytworzonej energii cieplnej jednak nie korzystamy. Ona zostaje tam, gdzie odpady są spalane. Jeżdżąc na konferencję, spotykam się z prezesami, a tych instalacji w Polsce jest 130 i rozmawiamy o przyszłości. Również rozmawiamy na temat, żeby się pozbyć problemów, żeby żadne problemy nas nie zaskoczyły. Jakie jest wyjście? Wyjście jest jedno, proszę Państwa, spalarnia. I to jest dobry biznes dla miasta, bo zwróćcie Państwo uwagę, za każdą tonę dzisiaj płacimy prawie 600 zł. Te odpady trzeba zawieźć 150-300 km. To jest dodatkowy koszt transportu. W przypadku, jeżeli w Suwałkach by powstała spalarnia, a jest propozycja w sąsiedztwie PEC-u, koszty transportu by odpadły. Ja jakbym z prezesem się dogadał, nie zapłaciłbym 600, a panie prezesie, dajmy na to 300, pan prezes zaszczędziłby znów pieniążki z racji tego, że tą ilość odpadów by pomniejszył o ilość węgla, która jest niezbędna do produkowania ciepła. Czyli tutaj byśmy mieli może za wielkie słowo perpetuum mobile, ale coś takiego. Jak poinformował prezes Suwalskiego PEC, rocznie spółka zakupuje około 10 tysięcy ton opału w postaci frakcji węglowej i biomasy. W ostatnim roku cena węgla według indeksów ARA wzrosła z 48 dolarów za tonę do niemal 250 dolarów za tonę i tak naprawdę jest to indeks, który odzwierciedla poziom cen, które później spółka uzyskuje na przetargach na dostawę paliwa. Ceny biomasy również w związku z tym się zmieniły, one oczywiście poszły do góry niemal o 80%. Nie wspomina nawet o gazie już, ponieważ na towarowej giełdzie energii megawattogodzina gazu w zakupach spotowych w zeszłym roku oscylowała w granicach 28 do 30 zł. Na dzień dzisiejszy ceny już przekroczyły i to bardzo mocno 500 zł za megawattogodzinę, także jest to szalony skok. Zakup paliwa do ciepłowni to jednak nie jedyny istotny wydatek. Ogrom pieniędzy wydajemy na opłaty za emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Tutaj wzrost cen na przestrzeni ostatnich lat, nawet patrząc rok do roku, zanotował niemal trzykrotny wzrost. To wszystko powoduje konieczność wdrażania kolejnych zmian technologicznych związanych z transformacją energetyczną w firmie oraz w samych Suwałkach. Potrzeba wykorzystania rozwiązań, które ograniczą ryzyko wzrostu cen naszych usług dla klientów oraz pogłębiania zjawiska ubóstwa energetycznego, a jednocześnie będą się wpisywały w obowiązujące polityki klimatyczno-energetyczne, których wspólnym mianownikiem jest dekarbonizacja. PEC robi wiele, by ceny energii cieplnej nie rosły w takim tempie jak ceny paliw czy opłaty za emisję dwutlenku węgla, ale podwyżki są nieuniknione, twierdzi prezes spółki. Mimo podjętych wysiłków, bardzo dużych wysiłków finansowych oraz organizacyjnych oraz obniżeniu emisyjności spółki o niemal 20%, w dalszym ciągu emitujemy niemal 105 tysięcy ton CO2 rocznie. Ceny na giełdzie są na dzień dzisiejszy takie, że przyjdzie nam prawdopodobnie wydać niemal 30 milionów złotych za wykupienie praw do emisji CO2, które musimy umorzyć już w roku 2022.
Jest to sytuacja bez precedensu, dlatego że patrząc historycznie, w 2017 roku umorzenie praw do emisji CO2 kosztowało nas jako firmy, ale głównie nas jako mieszkańców, jako użytkowników ciepła systemowego, kosztowało nas niemal 2 miliony złotych. W roku kolejnym było to już 5, w 2020 było to niemal 10 milionów złotych. Rok bieżący prawdopodobnie zamknie się kwotą 20 milionów, a kolejny prawdopodobnie 30 milionami, które będziemy musieli wydać, żeby umorzyć prawa do emisji CO2. I sytuacja na rynku ETS powoduje konieczność szukania rozwiązań, które pozwolą nam uciec od tych opłat, uciec od wykupywania praw do emisji CO2, ale również dalszej dekarbonizacji naszego systemu ciepłowniczego. Działania podjęte przez PEC przyniosły efekt taki, że spółka jest gotowa na wejście w życie tak zwanego kamienia milowego, jaki obowiązywał będzie w 2030 roku. Polityka energetyczna rządu została skonstruowana tak, by wspierać samorządy w dążeniu do samowystarczalności. O ile trudno ją uzyskać w pełni, to każdy krok zdaje się być pożądany. Dlatego w ocenie ekspertów oraz władz miasta budowa spalarni odpadów uwalniająca nas od śmieci nie dających się składować lub poddawać recyklingowi i dająca nam energię cieplną na potrzeby mieszkańców jest postępowaniem właściwym i, jak się okazało, zasługującym na wsparcie między innymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, realizując, który jest jakby narzędziem realizacji tych polityk, ma w swojej dyspozycji środki właśnie na wdrażanie tego typu rozwiązań. Niemniej jednak trzeba mieć świadomość, że te pieniądze są ograniczone i kto pierwszy po nie sięgnie, ten jakby na tym skorzysta. Natomiast nie jest powiedziane, że wszyscy chętni otrzymają dofinansowanie i możliwość realizacji swoich projektów, dlatego też my tutaj bardzo się jakby spieszymy z tym, żeby mieć szansę jako pierwsi jako jedni z pierwszych, bo są też samorządy, które trochę nas wyprzedziły, to trzeba też uczciwie powiedzieć. Natomiast jako jedni z pierwszych chcemy właśnie się do tego pociągu załapać i uzyskać dofinansowanie tej inwestycji, tak żeby ona nie była finansowana kosztem suwalskich podatników, tylko pozyskać na to bezzwrotne dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, jak również staramy się i prowadzimy tutaj rozmowy, żeby spróbować sfinansować to inwestycje również ze środków unijnych i te jakby zabiegi już czynimy, aczkolwiek nie jest to jeszcze przesądzone, czy będzie to możliwe. Czekamy na odpowiedź z ministerstwa, bo z takim właśnie wystąpieniem tutaj pan prezydent skierował do pana ministra Budy, bo są wątpliwości. Z jednych dokumentów wynika, że te elektrociepłownie opalane właśnie paliwem alternatywnym nie będą finansowane ze środków unijnych. Z innych dokumentów wynika, że mogą być finansowane, więc są pewne sprzeczności i tutaj poprosiliśmy pana ministra o jednoznaczne stanowisko w tej sprawie. Suwalski projekt ma szereg istotnych dla mieszkańców i środowiska cech. Po pierwsze, i to jest bardzo ważne, myślę, z perspektywy i naszej, i tutaj mieszkańców Suwałk i regionu, że będzie to projekt realizowany przez samorząd. Oczywiście za pomocą docelowo spółki celowej, która będzie tą instalacją operowała, ale tak czy inaczej właścicielem tej instalacji będzie samorząd, a nie podmiot prywatny, co daje też pewnego rodzaju gwarancję, że po pierwsze to samorząd będzie decydował o znacznej części kosztów i cen związanych właśnie z funkcjonowaniem tej instalacji. Po drugie jest tutaj zapewniona możliwość kontroli społecznej i no, takiego bezpośredniego nadzoru mieszkańców miasta, bo taki nadzór państwo też i chociażby poprzez Radę Miejską, ale i codziennie sprawujecie nad działaniami tutaj prezydenta i samorządu. Gwarancja to również tego, że nikt nie pójdzie na skróty, że nikt nie będzie jakby szukał odejścia od obowiązujących przepisów tylko po to, żeby zarobić dodatkowe, nie wiem, 1000 czy 100 tysięcy złotych, bo w samorządzie i w działalności jakby podmiotów samorządowych no ta kultura prawna i świadomość prawna jest bardzo wysoka i naprawdę nikt nie chodzi na skróty, tylko realizuje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
No i takim bardzo ważnym również elementem jest to, że faktycznie cele, dla których powoływana jest ta instalacja, no zostaną osiągnięte. Tak jak Państwo widzicie, tam mówiłem już wcześniej, chcemy sfinansować tą inwestycję przede wszystkim dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Idziemy tutaj trochę śladem Krosna, które to miasto podpisało w ostatnich tutaj tygodniach umowę już na realizację takiej inwestycji. Bardzo bliźniaczej. 22 tysiące ton, praktycznie ta sama wielkość, która u nas. Wartość inwestycji 130 milionów złotych. NFOŚ dał 50 milionów złotych dotacji, 62 miliony pożyczki preferencyjnej, z której część będzie podlegała umorzeniu po realizacji tej inwestycji. Miasto, czy właściwie tam Stowarzyszenie Samorządów wykłada 18 milionów z tych 130, które ta inwestycja pochłonie. Też są takie z ostatnich dni dobre informacje, na razie jeszcze nieoficjalne, że ta wielkość finansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska będzie prawdopodobnie wyższa. Mówi się nawet o tym, że może sięgnąć 100 milionów złotych. Także widzicie Państwo, że to finansowanie naprawdę jest dosyć realne naszej inwestycji. Spalarnia według planu powinna powstać w ciągu około 5 lat na terenie położonym w pobliżu istniejącej ciepłowni PEC. Wydajność przetwarzania, masowa wydajność przetwarzania maksymalna to będzie około 25 tysięcy ton i to odpowiada mniej więcej temu, co w Suwałkach jest, w Suwałkach i w najbliższej okolicy jest wytwarzane. Natomiast moc cieplna to jest około 7,5 MW. Minimalna moc elektryczna, którą tutaj zakładamy, pewnie ona będzie troszkę wyższa, to jest 600 kW energii elektrycznej. Paliwo, czyli odpady, dowożone byłyby samochodami z drugiego krańca Suwałk. Przy tak obliczonej wydajności byłoby to 6-7 samochodów dziennie. Zasady działania planowanej spalarni w przystępny sposób omówił profesor Grzegorz Wielgosiński z Politechniki Łódzkiej. Dowóz tak zwanego paliwa alternatywnego, a właściwie frakcji nadsitowej wydzielonej w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania. Frakcja palna, aczkolwiek daleka od tego, żeby nazwać to wybitnie wspaniałym paliwem. Parametry mniej więcej wilgotnego drewna czy węgla brunatnego, można powiedzieć, porównując, jeżeli chodzi o właściwości palne. Trafia to do hali rozrazunkowej, gdzie ta część nazywana jest umownie bunkrem albo fosą, gdzie gromadzony jest odpad. Proszę zwrócić uwagę na ten ładny, pokazany tutaj rurociąg z wentylatorem. Otóż powietrze z tego miejsca zasysane jest i podawane do procesu spalania. Dlatego, żeby stojąc tu przy wejściu do tego bunkra, nie czuć w ogóle zapachu odpadów. Odpady są przy pomocy tego chwytaka mieszane, przesypywane z jednej kubki na drugą, żeby uśrednić, a następnie ładowane do leja zasypowego. W tym miejscu znajduje się ruszt, gdzie następuje spalanie. Ruszt mechaniczny pochyły. Elementy rusztu, zwane umownie rusztowinami, niektóre są stałe, niektóre się poruszają. Ten ruch na ruszcie jest potrzebny z trzech przyczyn. Po pierwsze, wymieszać spalające się odpady, żeby nie było tak, że na dole jest warstwa na przykład niespalona, na wierzchu warstwa spalona. Dokładnie wymieszać. Po drugie, ułatwić dostęp powietrza do procesu spalania, czyli żeby nie było stref złego spalania nienatlenionego odpowiednio, a następnie przesunąć te odpady do końca rusztu w określonym czasie. Te odpady spadają, jak dostaną się w to miejsce na ruszt, to tutaj w tym miejscu pojawiają się po około godzinie. To jest około godziny czasu przebywania w tego typu instalacji. Temperatura tutaj panuje powyżej 850 stopni, zazwyczaj w okolicach 1000-1050 stopni. W tej części, tak zwany pierwszy ciąg kotła, drugi ciąg kotła, trzeci i czwarty, tutaj najczęściej w pierwszym ciągu kotła wprowadzamy jeszcze dodatkowo albo wodny roztwór wody amoniakalnej, albo wodny roztwór mocznika, po to, żeby zredukować emisję tlenków azotu, żeby ograniczyć emisję tlenków azotu. W samochodach mamy taki dodatek, nazywa się AdBlue, działa dokładnie tak samo. Proszę Państwa, i co tu widzimy? Na początek mamy tak zwany przegrzewacz, gdzie produkujemy parę. O określonych parametrach im wyższa temperatura i ciśnienie, tym lepiej, ale nie więcej niż 400 stopni 40 bar, bo są to bezpieczne parametry pary, żeby nie nastąpiła korozja tych elementów,
gdzie tą parę wytwarzamy elementów wymiennika ciepła. W drugiej części, kiedy już spaliny są chłodniejsze, trafiają do ekonomizera, gdzie produkują ciepłą wodę na potrzeby systemu ciepłowniczego. Para wytworzona w pierwszej części trafia na turbinę parową, częściowo z upustu również trafia do wymiennika ciepła i mamy ogrzewanie. Tutaj pozwolę sobie stwierdzić, że podane wcześniej parametry 25 tysięcy ton, ilość energii cieplnej, ilość energii elektrycznej, no bym powiedział elektrycznej trochę niedoszacowana, przeważnie tak 1/3 do 2/3 mamy elektryczną do cieplnej, ale w porządku. Trafiamy dalej do tak zwanego urządzenia, zwanego umownie suszarką rozpyłową, albo inaczej reaktora, w którym następuje zobojętnianie gazów kwaśnych. Gazów kwaśnych takich jak dwutlenek siarki, jak chlorowodór, fluorowodór, bromowodór, bo te związki w procesie spalania powstają. Od góry dodawane jest najczęściej tutaj związki wapna, czyli tlenek wapnia, wodorotlenek wapna. I dalej mamy filtr tkaninowy, gdzie następuje wytrącenie. Tutaj jeszcze do tego wszystkiego zazwyczaj dodawany jest węgiel aktywny, żeby wyłapać metale ciężkie, dioksyny, inne zanieczyszczenia organiczne. Na filtrze tkaninowym wyłapujemy te wszystkie zanieczyszczenia. O stronę słychać, a w tamtą nie. Wyłapujemy te wszystkie zanieczyszczenia. Tu wentylator do komina. Na kominie znajduje się system monitoringowy, który mierzy nam całą masę, około 10 substancji w sposób ciągły, co 3-4 sekundy rejestrując wynik pomiaru stężeń zanieczyszczeń w kominie. Przepływu też. Jeżeli chodzi o to, co tu jeszcze trzeba powiedzieć. Po procesie spalania zostaje nam żużel i popioły paleniskowe, które na dzień dzisiejszy wykorzystywane są najczęściej jako kruszywo przy budowie dróg. Ale coraz częściej mówi się, że w tym strumieniu mamy całą masę metali, które możemy odzyskać. Żelazo, aluminium z puszek aluminiowych wrzuconych do śmieci i parę jeszcze innych metali. No, Szwajcarzy nawet odzyskują z tego złoto, ale być może tam u nich częściej ktoś wrzuca obrączki do śmieci niż w Polsce. Jeżeli chodzi o te pyły, tak zwane pyły lotne, odebrane z ciągów konwekcyjnych kotła, a następnie odebrane również na filtrze tkaninowym, tego mamy około 4% początkowej masy odpadów skierowanych do spalania i to pakujemy i składujemy. Według danych zaprezentowanych przez profesora Wielgosińskiego obowiązujące dla spalania frakcji RDF normy są znacznie ostrzejsze niż dla ciepłowni tradycyjnych. Oczywiście pewna ilość związków powstaje podczas spalania, ale są to ilości, które według badań naukowych nie rzutują na stan ludzkiego zdrowia czy stan szeroko pojętego środowiska. Awarie są możliwe, ale rzadkie, mówił profesor Wielgosiński. Prawo dopuszcza do 60 godzin awaryjnego działania systemu w ciągu roku, maksimum 4 godziny w ciągu doby. Doświadczenie pokazuje, że awarie usuwane są znacznie szybciej, przekonywał. Trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Instalacja o wielkości 25 tysięcy ton na rok podlega pod tak zwane regulacje dotyczące zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniu. Czyli podlega pod tak zwane konkluzje najlepszej dostępnej techniki. I wtedy już nie te wartości mamy, tylko proszę Państwa, na przykład w wypadku pyłu mamy od 2 do 6. W wypadku dwutlenku siarki mamy 20. W wypadku tlenków azotu mamy w okolicy od 80 do 130 dopuszczalne stężenie. A więc zawsze twierdzę, komin spalarni jest najczystszym kominem, jest znacznie czystszym niż innych paliw kopalnych. Dioksyny, poziom bardzo niski. Spróbuję dwa słowa powiedzieć. Proszę Państwa, od razu powiem tak, że jeżeli ktoś myśli, że dioksyny to jest specjalność spalarni odpadów, to jest w pewnym błędzie. Otóż znajdziemy stężenie dioksyn całkiem pokaźne przy spalaniu węgla, ale jeszcze większe stężenia znajdziemy przy spalaniu biomasy. Proszę Państwa, a to jest bardzo ciekawe. To jest zdjęcie pokazujące tablicę kontrolną na monitorze kontrolnym systemu ciągłego monitoringu emisji. Akurat pochodzi to z instalacji w Poznaniu, no, która jest
10 razy większa, prawie 10 razy większa, nie, już w tej chwili 10 razy większa niż instalacja, która tutaj jest planowana, dlatego że formalnie 210 tysięcy ton, ale procedowanie w tej chwili jest na 230. Więc w związku z tym prawie do 10 razy większa. I mamy dwie linie i proszę zobaczyć rzeczywiste stężenia pyłu, 0,5 mg, przy wartości dopuszczalnej 10, średniodobowej. Dwutlenek siarki 3,1, 5,7, 50 dopuszczalny. Tlenki azotu 167, 121, 200 dopuszczalny. Całkowity węgiel organiczny 0,58, 0,75, dopuszczalne 20. Fluorowodór 0,17, 0,12, dopuszczalne 1. Chlorowodór dopuszczalny 10, 7,15, 6,72. Tlenek węgla dopuszczalny 100, mamy tutaj 4,2, 2,5. A to, proszę Państwa, zdjęcie jest z Krakowa. Po, można by powiedzieć, wykładzie profesora Wielgosińskiego padło wiele pytań, zarówno od osób zgromadzonych w SOK, jak i od internautów. Wszyscy paneliści cierpliwie rozwiewali wątpliwości mieszkańców miasta, opierając się na naukowej wiedzy i licznych doświadczeniach oraz obserwacjach poczynionych w innych tego typu instalacjach w kraju i Europie. Jak zapowiadają władze Suwałk, to pierwsze z szeregu spotkań na temat spalarni.